Gminie Zielonki przyznano 5 120 078 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, utworzonego przez rząd jako tarcza dla samorządów w związku z epidemią COVID-19. Promesę dla gminy Zielonki na ręce wójta Bogusława Króla przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej przed powstającym budynkiem szkolno-przedszkolnym w Przybysławicach. Prace przy budowie szkoły przebiegają zgodnie z harmonogramem w otoczeniu budynku i wewnątrz. W niemal całym budynku są położone tynki wewnętrzne, instalacje są zaawansowane w 90%. Trwają prace drogowe, budowa parkingu i boiska. Inwestycja rozpoczęta w maju 2019 roku według umowy ma planowany termin zakończenia w lipcu 2021 roku. Wartość inwestycji to prawie 40 milionów złotych. Modernizację przechodzi kolejne miejsce rekreacji w gminie Zielonki. Na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy C22 w Węgrzcach położono nową nawierzchnię poliuretanową. Wymienione są bramki. Dalece zaawansowane są roboty prowadzone przez gminę przy inwestycjach dofinansowanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W Koszkwi modernizacja polega na rozbudowie wąskiej drogi gminnej, budowie chodnika i przebudowie mostu w sąsiedztwie szkoły i bazy harcerskiej. Z tego samego funduszu dofinansowana jest budowa drogi, która m.in. ułatwi mieszkańcom Dziekanowic dotarcie do ośrodka zdrowia w Batowicach. Przy drodze powiatowej, z którą połączony będzie nowy odcinek, zostanie przeniesiona i przebudowana zatoka autobusowa oraz chodnik i przejście dla pieszych. Obie inwestycje, na których gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie, mogą być gotowe przed czasem, nawet jeszcze latem. W ramach zadania przebudowa dróg w gminie Zielonki powstały m.in. odcinki chodników w Trojanowicach i Węgrzcach. Projekt przewiduje również asfaltowanie na 4 odcinkach. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach wykonało przebudowę 1 kilometra starego i awaryjnego wodociągu w ulicy Karola Wojtyły w Batowicach. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podpisał umowę z wykonawcą na budowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej, 3 rond wraz z wiaduktem w Batowicach. Samorząd powiatu pozyskał na tę inwestycję wartą prawie 30 milionów złotych dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. Gmina Zielonki zadeklarowała wkład w wysokości 1 800 000 złotych. Dokumentację i projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji przygotowała gmina Zielonki.